Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Drodzy Państwo, za mną oczywiście zdjęcie z Ukrainy, Ukrainy objętej wojną, wojną Putina, brutalną wojną. Tymczasem mam takie nieodparte wrażenie, że czasami źle podchodzimy, analizując kwestie wojenne, nawet taktyczne, nawet wojskowe, bo tej wojny nie da się oddzielić od kontekstu historycznego. Tak, drodzy Państwo, historia jest najlepszą nauczycielką. Gdy patrzymy na działania wojenne, no nie da się na nie patrzeć bez kontekstu chociażby wojny zimowej roku 1940, w słynnej wojny fińsko-radzieckiej, gdzie Finowie urządzili Rosjanom krwawą łaźnię. Nie da się też oddzielić od innych konfliktów, które Rosji nie szły najlepiej. Słynny konflikt rosyjsko-japoński z 1905 roku w Głównie Morskiej, w którym Rosja poniosła druzgocącą klęskę, a to przyczyniło się do zmian politycznych i w kontekście rewolucji, pierwszej rewolucji 1905, potem kolejnej rewolucji, która w brutalny sposób ludobójczy pokonała carat. Co dziś możemy powiedzieć o wojnach? Na tych wojnach jedno jest zawsze bardzo ciekawe, a mianowicie wielcy tego świata, wielcy Europy naciskają na mniejszy kraj, by szedł na ustępstwa, by się poddał, by rzucił w narożniku ręcznik niczym bokser. I czy dzisiaj jest inaczej? Dzisiaj, drodzy Państwo, mam nieodparte wrażenie, że jest bardzo, bardzo podobnie. Wystarczy przeanalizować to, co dzieje się w ostatnim czasie. Macron, który kilka tygodni temu wybucha gigantyczna afera związana z tym, że Macron próbował naciskać na prezydenta Zełenskiego, by ten poszedł na ustępstwa. Dziwna wojna, tutaj powrót do 1939 roku, kiedy Polskę miażdżyły kolumny Guderiana, kiedy Hitler bombardował szpitale i szkoły, to na zachodzie, że tak powiem, sytuacja była właśnie dziwna. Wojna polegała na tym, że strony rozrzucały sobie ulotki. Tak nam pomogli nasi rzekomi sprzymierzeńcy. A dzisiaj zaczyna się naciskać na kraje, naciskać na Zełenskiego, by ten dał sobie spokój, by ten, że tak powiem, no odpuścił. I co? I wystarczy wejść, drodzy Państwo, na ostatnie serwisy. Henry Kissinger uważa, że Ukraina powinna zgodzić się na oddanie części swojego terytorium, aby osiągnąć porozumienie pokojowe z Rosją, drodzy Państwo. Henry Kissinger, dziś dobiegający do setki, słynny doradca prezydentów Stanów Zjednoczonych, prezydenta Cartera między innymi, człowiek, który tak bardzo mylił się często w swoich pomysłach, ale nie miejmy złudzeń, jest czytanym, analizowanym, zwłaszcza przez liberalną część amerykańskiego establishmentu. To nie koniec, drodzy Państwo, bo bardzo często idzie to dalej. Henry Kissinger powiedział, że właściwą rolą dla tego kraju, czy tej Ukrainy, jest pełnienie roli neutralnego państwa buforowego, a nie granice Europy. Gigantyczna szansa, jedna na milion, drodzy Państwo, by Rosję tak mocno urządlić, by popamiętała to na lata, jest dzisiaj niestety zaprzepaszczana przez wielkich tego świata i wielcy tego świata jednocześnie, drodzy Państwo, finansują, wspierają wojnę Putina. Ostatnie zdjęcia, które poruszyły wszystkich, ukraiński wywiad pokazuje rozbite wozy bojowe i czołgi, w których umiejscowiona jest aparatura, elektronika sprowadzana właśnie z Francji, bardzo często tuż przed wybuchem wojny. Czy te firmy zagraniczne, francuskie i niemieckie, dozbrajające Rosję, nie wiedziały na kilka tygodni czy kilka miesięcy, po co dostarczają sprzęt Rosjanom? Dlaczego te dostawy są takie duże? Dlaczego Rosjanie tak mocno zbroją się? Czy infiltrowane firmy zbrojeniowe niemieckie i francuskie, a nie miejmy złudzeń, większość firm zbrojeniowych, nie tylko w Polsce, ale też we Francji, w Stanach i tak dalej, są pod kontrolą, a przynajmniej pod wiedzą tak zwaną wywiadów wojskowych, i wywiady wojskowe nie wiedziały, po co są te zamówienia, po co to jest robione. Tych pytań, drodzy Państwo, jest dużo, dużo więcej. My wciąż czekamy na połączenie z panem profesorem Janem Żarynem, z którym będziemy o tym kontekście historycznym rozmawiać, ale drodzy Państwo, wiedzmy, że te sytuacje są
ciągłe. Drodzy Państwo, no teraz jeszcze jedna kwestia. Patrzę na dzisiejsze gazety, chociażby Dziennik Gazeta Prawna, w której praktycznie nie znalazłem informacji o Ukrainie. W Rzeczpospolitej Rzeczpospolita zajmuje się Pegasusem, dziwacznym tematem. Takich przykładów jest więcej. Drodzy Państwo, łączymy się w tym momencie z panem profesorem Janem Żarynem, wybitnym historykiem, redaktorem naczelnym Sieci Historii i dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Witam pana profesora bardzo serdecznie. Witam również, pozdrawiam serdecznie. Panie profesorze, mówiłem o tym kontekście zagranicznym. No, Henry Kissinger, jego słowa z wczoraj, bardzo mocno komentowane w mediach, o tym, że Ukraina właściwie powinna natychmiast zakończyć, Ukraina powinna zakończyć tę wojnę i zasadniczo powinna osiągnąć porozumienie poprzez oddanie części swojego terytorium Rosji. Czy pana, jako również historyka, Henry Kissinger, słynny doradca amerykańskich prezydentów, przecież nie przeraziły, ale czy nie są dla pana znajome takie słowa i taka polityka, można powiedzieć? Przede wszystkim wydaje mi się, że my w Polsce musimy być może od góry do dołu, to znaczy od sfer rządowych po społeczeństwo patriotyczne, aktywne w związku z tym politycznie, zrozumieć różne warianty, które moim zdaniem się szykują w sprawie ukraińskiej. I tego typu sygnały, jak pochodzące od Henry Kissingera, są właśnie przejawem rozumienia przez niego różnych wariantów, bo sprawa ukraińska jest sprawą światową. Ona nie jest sprawą regionalną, to trzeba sobie jasno wyartykułować. I główni gracze w związku z tym to nie jest Polska, tylko to jest oczywiście Unia Europejska, jest Rosja, są Chiny, Stany Zjednoczone. I dla Stanów Zjednoczonych kontekst najważniejszy tejże wojny to jest zaangażowanie się, ale zaangażowanie się, które może mieć swoje światowe konsekwencje, czyli relacje z Chinami. Jak wiadomo, Chiny podjęły decyzję na razie strategiczną, że będą wspierać de facto Rosję, czyli liczą na to, że Rosja stanie się przymusowym sojusznikiem Chin. Chiny oczywiście mają swoje interesy na Syberii, w Rosji i w związku z tym oczywiście mogą być zarówno przyjaźnie, jak i też imperialnie nastawione do Rosji. Amerykanie to doskonale rozumieją i w związku z tym muszą grać na dwa fronty. Kissinger pokazuje, że polityka amerykańska może być także związana z powrotem do polityki amerykańskiej czasów Obamy, czyli pozostawienia Europy, Unii Europejskiej, czyli Europy Niemcom i Francji, i mówi w związku z tym podobnym głosem jak Niemcy i Francja: naciskamy na Ukrainę, żeby ta oddała, co się rzekomo Rosji należy, i w zamian za to powracamy do Rosji jako państwa, które wraz z Niemcami i Francją, czyli po Lizbonę, będzie współkształtowała oblicze Europy. I to jest jeden z wariantów, ale to nie jest jedyny wariant, panie redaktorze, tylko nie można od niego uciekać i udawać, że go nie ma. Podobnie jak drugi wariant, panie redaktorze, który też z tych słów wynika, mianowicie: dobrze, wkraczamy na teren Ukrainy, mówi Kissinger de facto, czyli kapitał amerykański, i godzimy się na to, że Stany Zjednoczone tracą niejako w tym wariancie, w tym sensie, że Chiny z Rosją zaczną być światowym graczem, Rosja jako słabszy element już od tej pory tej układanki. Ale skoro my wkraczamy w tą Ukrainę, to przecież nie po to, żeby nic z tego nie mieć, tylko po to, żeby Ukraina przejęła tyle zadań politycznych globalnych, ile pozostanie na terenie świata, czyli na ile jest w stanie zamienić Rosję. Czyli być z jednej strony siłą do odbudowy, która pomoże Stanom Zjednoczonym w zakotwiczeniu się w Europie, i w związku z tym pytanie do nas, do Europy Środkowo-Wschodniej: na ile mamy ofertę dla Ukrainy i dla Stanów Zjednoczonych, żeby wygrać z Niemcami i Francją,
która oczywiście będzie zainteresowana tym, żeby Ukraina przejęła rolę Rosji, czyli żeby weszła jako zwycięzca dzięki Amerykanom, no, w pewną próbę federalizacji Unii Europejskiej, tak jak to było w wariancie rosyjsko-unijnym. I do tego też musimy się przygotować. To znaczy Amerykanie muszą zrozumieć, że jedynego praktycznie sojusznika, jakiego mają twardego na terenie europejskim, to jest Europa Środkowo-Wschodnia, Międzymorze, z Ukrainą jako od tej pory bardzo ważnym elementem tego projektu. I Ukraina oczywiście będzie miała wybór. Albo pójdzie z Niemcami i Francją, albo pójdzie z nami i Amerykanami. No liczmy na to, że mamy w tej chwili argumenty, żeby przeważać w tych naciskach geopolitycznych. Panie profesorze, bo przesunięcie tego punktu ciężkości, również jeśli chodzi o kwestię zbrojnego ramienia NATO, czyli przesunięcie go z Polski, krajów bałtyckich, oczywiście w jakiejś przyszłości, bo przecież nie już, nie w tym momencie, w stronę Ukrainy. Nie mówię też o wejściu bezpośrednim do NATO, bo to też pieśń przyszłości. Ale dziś świat ma wielką szansę 40-milionowego ponad bitnego narodu, dobrze uzbrojonego, który stanie się naturalnym przedmurzem, naturalnym jakby zabezpieczeniem przynajmniej Europy środkowo-wschodniej, po części południowej również, no tak jak jest położona Ukraina, i na nią przenieść pewien ciężar obrony kontynentu przed zakusami takiego lub innego Putina, bo ja nie mam złudzeń, panie profesorze, jak bezpieka i wojsko rosyjskie stwierdzi, że chce nowego Putina, to będzie nowy Putin, no może młodszy, ładniejszy, ale taki sam nacjonalista. Zgoda, tylko to zależy od Amerykanów. Tak, i dlatego w tej globalnej polityce, przypominam też o Chinach, o Syberii, o Rosji, o Tajwanie. To są o czym my zapominamy jako Europejczycy, prawda? Bardzo tak jest. Często. A Amerykanie mają zupełnie inną wizję świata. Dla nich Waszyngton jest w centrum i w związku z tym dwa oceany, a nie tylko Atlantycki. Oni mają jeszcze Ocean Spokojny i to, co się dzieje za nim. Więc żeby Amerykanów skłonić do takiej nie tylko refleksji, tak jak dzisiaj udało się skłonić politycznej, ale także żeby na trwałe Amerykanie kontynuowali politykę Trumpa i Bidena, a nie wchodzili w politykę Obamy jako alternatywną, też żywą w tradycji amerykańskiej. To my jako Polacy musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy w tej chwili stroną, która artykułuje swoją wiedzę na temat potencjalnych projektów, które są w globalnej polityce dzisiaj w ten czy inny sposób analizowane. One mogą być skrycie analizowane, ale one nie są skrycie de facto. Kissinger ze swoim głosem wpisuje się w pewien typ opowieści o tym, jak będzie wyglądał świat po tej wojnie. I to jest dla nas opowieść niedobra, ale to nie znaczy, że niestety nieprawdopodobna. Musimy się na to wszystko przygotowywać i własny mieć wariant suwerenny, a naszym wariantem suwerennym jest to, żeby wygrała Ukraina, żeby Amerykanie nie odpuścili tę część kontynentu, dlatego że im jest on potrzebny, ten region, w ich rywalizacji z Chinami, które będą siłą rzeczy dalej wspierać Rosję, bo taka jest geopolityka, że nie widzą powodu, żeby Amerykanie zarządzali światem, a nie my Chińczycy. No i trzeba to przyjąć do wiadomości. Francja i Niemcy niech sobie mają na pocieszenie to, że i tak będą rządzić Unią Europejską, choć niekoniecznie wedle planu od Moskwy do Lizbony, oby nigdy się tak nie stało. No, inna sprawa, już kończąc, to jest taka, że czy Niemcy i Francja nie będą przymuszały Ukrainy do przyjęcia ich wizji Europy, jeśli doszłoby kiedyś. Będą przymuszały, oczywiście będą przymuszały, bo taka jest strategia polityczna Francji i Niemiec. Rosja stała się naturalnym dla nich sojusznikiem energetycznym, ale jeżeli się okaże, że Ukraina jest świetnym miejscem na inwestycje ze strony kapitału niemieckiego i francuskiego po wojnie, no to dlaczego mają w to nie chcieć wchodzić? Także
Tu są bardzo liczne zagrożenia dla polskiej racji stanu i są też niewątpliwie niezwykłe możliwości wygrania także przez Polskę tej wojny. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Czas jest dla nas nieubłagany. Niestety takie. Bardzo dziękuję za tę ciekawą opinię. Drodzy państwo, profesor Jan Żarym był moim i państwa gościem. Dziękujemy jeszcze raz, panie profesorze. Dziękuję bardzo. I ukłony, nisko się kłaniamy. Drodzy państwo, kończymy tę część po to, by za moment wrócić, ale już na polskie poletko. Będziemy rozmawiać o KRS-ie i sądownictwie. To za momencik.